I trzymamy, nisko nad ziemią trzymamy. Trzy, góra. Cztery, nisko nad ziemią w prawo. Pięć, góra. I sześć, powolutku opuszczamy. Jak się sprawują nasi podopieczni? No, pełen profesjonalizm. Dziś nawet burza ich nie wystraszyła. Niektórzy tutaj, moi zawodnicy sądzili, że ta grupa dzisiaj nie przyjdzie, ponieważ mocno pada. Ja twierdziłem, że przyjdą na pewno w komplecie, no i tak się stało. Im się wszystko podoba. Jestem pod wrażeniem tej grupy, ponieważ oni każde ćwiczenia, każde zajęcia przyjmują z wielką ochotą i ćwiczą bardzo chętnie. Wykonują nawet rzeczy, które sądziłem, że nie dadzą rady wykonać. Także bardzo fajna, ambitna grupa. Czy to są zajęcia takie amatorskie, czy również takie, które wykonują piłkarze, powiedzmy to sobie, półprofesjonalni czy profesjonalni? Robimy praktycznie wszystko, a więc od gier i zabaw, poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe, po ćwiczenia z piłką, tak jak dzisiaj robiliśmy naukę z wodów z piłką. A jak to jest z tą piłką? Rewelacyjnie, bardzo fajnie jest odświeżyć sobie swoją wiedzę i umiejętności ze szkoły podstawowej, także rewelacja. Kobiety zwykle na piłkę to mają takie, jak to się mówi w cudzysłowie, długie zęby, tak. No nie, akurat w moim przypadku nie, koleżanki tutaj także nie, także bardzo fajnie, jesteśmy zadowolone, chciałybyśmy jeszcze więcej, w związku z czym liczymy na więcej i mam nadzieję, że jeszcze po zakończeniu akcji by... Ale ja widzę, że humory dopisują raczej. Całej drużynie, jak widać, całej drużynie. Ja myślę, że oni już w tej chwili odczuwają dużą różnicę, ponieważ początki były bardzo ciężkie. Pierwsze treningi, które mieliśmy w parku, no bardzo ostro przeżywali to. Mieli na drugi dzień mocne zakwasy. W tej chwili oni kończą trening i wyglądają na ludzi, którzy mogliby zrobić jeszcze jeden taki trening.